10 zbrodni niemieckich w trakcie II wojny światowej. Nie będzie dziś o konkretnych egzekucjach czy konkretnych czynach Niemców, ale pomówimy ogólniej o praktykach, które stosowali naziści w trakcie II wojny światowej. Naziści Niemcy używam zamiennie, bo Niemcy to naziści, a naziści to Niemcy, chociaż nie tylko, bo też było wśród nich trochę Hiszpanów, Francuzów, Chorwatów, Ukraińców, czy no, nieważne, jedziemy. Rudolf Spanner. Rudolf Maria Spanner to członek NSDAP, patolog i profesor medycyny w Gdańsku w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej, związany z bardzo kontrowersyjną sprawą mydła z ludzi z okresu II wojny światowej, której początek medialny nadali Stanisław Strąbski, publikując broszurę Mydło z ludzkiego tłuszczu. Alfa i Omega niemieckich zbrodni w Polsce oraz Zofia Naukowska opowiadaniem Profesor Spanner pochodzącym ze zbiorów medaliony. Oba teksty ukazały się w 1946 roku, przy czym pierwotna wersja profesora Spannera była drukowana w numerze 14 kuźnicy z 1945 roku. Jak stwierdzili prokuratorzy IPN i badający próbki. Ekspert z warszawskiego SGGW, profesor doktor Habilitowany inżynier Andrzej Stołychwo. Procesem naturalnym jest, iż mydło z tłuszczu ludzkiego jest ubocznym procesem przy wygotowywaniu zwłok ludzkich w roztworze wodorotlenku z sodu i potasu. Proces ten miał miejsce w Instytucie Anatomii w Gdańsku. Po zakończeniu śledztwa przez IPN wydane zostało 20 listopada 2006 roku orzeczenie, które potwierdzało niepodważalny fakt, iż w Instytucie Anatomii wytworzono mydło o cechach użytkowych, ale w niewielkiej laboratoryjnej skali. Nie potwierdzono w nim faktów ludobójstwa i przemysłowego procesu produkcji mydła. W konkluzji śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, jednakże no, powiedzmy sobie szczerze, nie wyklucza się, że Niemcy takie rzeczy robili. Nacht und Nebel, czyli noc i mgła. 7 grudnia 1941 roku feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał tajny dekret Adolfa Hitlera dotyczący aresztowania i wysłania do obozów członków opozycji antynazistowskiej z państw Europy Zachodniej, głównie Francji, Belgii i Holandii. Podpisanie dekretu wiązało się z chęcią wyeliminowania działań podziemia na terenach okupowanych na Zachodzie, wobec przewidywanych już wcześniej trudności na froncie wschodnim. Dekret przewidywał deportację do obozów na terenie 3 Rzeszy, między innymi członków ruchu oporu, sabotażystów, liderów podziemia lub osób kontaktujących się z wrogiem. Więźniowie byli oznaczeni literami NN, trzymani w odosobnieniu, zmuszani do ciężkich prac i najczęściej gorzej odżywiani niż inni więźniowie. Nie mogli również utrzymywać żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Do końca wojny akcja Nacht und Nabel objęła około 7 tysięcy osób, z czego wiele zginęło w więzieniach i obozach. Plan głodowy, potoczna nazwa nadana przez historyków niemieckim planom ekonomicznej ekspansji okupowanych terytoriów Związku Radzieckiego. Opracowane wiosną 1941 roku polityczno-gospodarcze wytyczne dla organizacji na wschodzie przewidywały, iż na zdobytych przez Wehrmacht terytoriach Związku Radzieckiego konfiskowane będą wszystkie nadwyżki żywności, a uzyskane w ten sposób artykuły spożywcze zostaną przekazane walczącym na froncie wschodnim oddziałom lub cywilnej ludności III Rzeszy. Niemieccy przywódcy świadomie założyli, że na skutek realizacji tego planu umrze z głodu blisko 30 milionów obywateli Związku Radzieckiego. To tak odnośnie mówienia, że Stalin był gorszy niż Hitler, bo Hitler tylko mordował na masową skalę, a Stalin doprowadził do śmierci głodowej miliony osób. Hitler też chciał to zrobić, tylko nie zdążył. Google Erlass, czyli dekret o Kulkach. Tajny rozkaz wydany przez szefa Gestapo Henrycha Millera w marcu 1944 roku z poleceniem, aby zbiegłych z niemieckich obozów jenieckich w randze oficerów lub wyższych rangą podoficerów, po ich ponimaniu przez służbę bezpieczeństwa, wysłać do obozu koncentracyjnego mauthausen gusen i tam ich rozstrzelać w ramach akcji Kulka. Wyjątek miał stanowić ponowne schwytanie oficerów brytyjskich oraz amerykańskich sił zbrojnych. W takim przypadku o ich losie miał decydować naczelne dowództwo Wehrmachtu. Krótko mówiąc, był to taki katy nie tylko w wykonaniu Niemców. Rozkaz o komisarzach Rozkaz wydany w imieniu Adolfa Hitlera przez feldmarszałka Wilhelma Keitla w dniu 6 czerwca 1941 roku nakazujący niemieckim oddziałom walczącym na froncie wschodnim niezwłoczne rozstrzelanie wziętych do niewoli radzieckich komisarzy politycznych. Rozkaz o komisarzach był ostatnim, a zarazem najsłynniejszym z tzw. zbrodniczych rozkazów, wydanych przez niemieckie dowództwo w związku z przygotowaniami do inwazji na Związek Radziecki. Na wstępie rozkaz określał oficerów politycznych Armii Czerwonej jako nosicieli oporu pełnego nienawiści, okrucieństwa i nieludzkości oraz twórców barbarzyńskich azjatyckich metod walki, wobec których litość i stosowanie zasad prawa wojennego całkowicie mijają się z celem. Rozkaz Führera numer 003830 koźnik 42, czyli tajny rozkaz wydany 18 października 1942 roku przez Adolfa Hitlera, który nakazał bezwzględną fizyczną eliminację wszystkich schwytanych alianckich komandosów i spadochroniarzy wykonujących misje dywersyjne i rajdowe na terenie Europy i Afryki. Rażąco on naruszał prawo wojenne, w szczególności konwencje haskie i genewskie. Jego wydanie i przypadki realizacji zostały podczas procesów norymberskich Uznane za zbrodnie wojenne. W wykonywaniu zbrodniczego rozkazu sprzeciwiała się część niemieckiego wysokiego dowództwa. Nie stosował go m.in. Erwin Rommel wobec brytyjskich komandosów schwytanych podczas walk w Afryce Północnej. Niechęć do rozkazu deklarował również Albert Kesselring, głównodowodzący sił niemieckich na froncie włoskim. Jednak co najmniej raz podległe mu oddziały dokonały egzekucji pojmanych członków Alianckich sił specjalnych 26 marca 1915. 1944 roku zostało rozstrzelanych 15 Amerykanów, którzy próbowali wysadzić tunele kolejowe na wybrzeżu. Akcja Siano. Niemiecka nazistowska akcja przesiedleńcza i germanizacyjna realizowana w latach II Wojny Światowej w ramach programu Rabunku Dzieci, będącego częścią Generalnego Planu Wschodniego, mająca na celu pozyskanie jednostek uznawanych przez eugenikę niemiecką za wartościowych rasowo. Dzieci trafiały najpierw do specjalnego obozu selekcyjnego, gdzie naukowcy niemieccy oceniali je pod kątem posiadania pożądanych cech rasowych, następnie po zmianie nazwiska i zniszczeniu oryginalnych metryk Urodzenia wysyłano je do Niemiec. Reszta uznana za niepełnowartościowych trafiała do obozu koncentracyjnego w Auschwitz lub do generalnego gubernatorstwa. Fal Stettin. Akcja Gestapo skierowana przeciwko księżom katolickim pracującym w Szczecinie i na Pomorzu. W luterańskim Szczecinie istniała tylko jedna parafia rzymskokatolicka funkcjonująca przy kościele św. Jana Chrzciciela. Tam też Pracowali księża będący ofiarami akcji. Akcja miała dowieść, że hierarchowie kościoła prowadzą działalność szpiegowską na rzecz aliantów. Podczas rewizji szukano materiałów, które mogłyby to potwierdzić. Księży Simoleita, Leronsa i Lamperta sąd wojskowy skazał na karę śmierci. 13 listopada 1944 roku zostali ścięci w więzieniu w Saksonii. Pochowano ich na cmentarzu przy tamtejszym kościele świętej Gertrudy. Akcja 1005. Nazwa akcji przeprowadzanej przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej w celu zatarcia zbrodni popełnionych przez niemieckich nazistów we wschodniej i środkowo-wschodniej Europie. Została ona przeprowadzona przez ekshumację i spalenie tysięcy ciał ofiar polityki eksterminacyjnej III Rzeszy. Nazwa akcji pojawiła się po raz pierwszy w korespondencji między jej głównym nadzorcą Henrychem Millerem a Martinem Lutherem. Tak, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy nazywał się Martin Luther. Wśród sposobów stosowanych przez Niemców znalazły się m.in. wielkie stosy złożone ze układanych na przemianę ciał i drewna, niszczenie ciał materiałami wybuchowymi oraz palenie ich na podkład dach kolejowych akcja 4. Nazwa programu realizowanego w III Rzeszy w latach 1939-1944, polegającego na fizycznej eliminacji życia niewartego życia. W ramach akcji mordowano chorych na schizofrenię, niektóre postacie padaczki, otępienie, pląsa wiceł, stany po zapaleniu mózgowia, osoby niepoczytalne, chorych, przebywających w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat oraz ludzi z niektórymi wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi. Liczba zamordowanych w czasie trwania tej akcji jest trudna do oszacowania, ze względu na półoficjalny charakter przeniesienia chorych pomiędzy poszczególnymi zakładami opiekuńczymi i na ogół niewielkie zainteresowanie rodzin losami chorych umieszczonych w zakładach opiekuńczych, szacuje się, że w okresie szczytowym tego programu, to jest w latach 1940-41, zabito w jego ramach 70 273 osoby chore i niepełnosprawne, w tym także pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych na terenach okupowanych. Uważa się także, że ogółem. W trakcie II wojny światowej zabito około 200 tysięcy ludzi upośledzonych i niepełnosprawnych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zapraszam Was na Światową Historię, gdzie omawiam pewną niemiecką więźniarkę, która była znana ze swoich, powiedzmy, specyficznych upodobań i zapraszam Was na kanał Drama TV. Gdzie z moim skromnym udziałem pojawiają się materiały omawiające pewne wpadki polityków bardzo dobrze znanych. Trzymajcie się, cześć!